Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Dzisiaj taki odcinek krótki, opisowy odnośnie recenzji samochodu, którym jeżdżę od nowości, czyli Dacia Logan 1.0 SCE 75 koni, wersja low rate z dodatkami, czyli praktycznie maksymalne wyposażenie oprócz tam nawigacji wbudowanej, które można było zamówić. Sam samochód w okolicach można było kupić w okolicach, w zależności od tego, gdzie ktoś wykupował, jaki rabat uzyskał, w okolicach do 40 tysięcy. Oczywiście bez lakieru metalik, co zresztą było na filmie pokazane odnośnie ocynku w Daciach. Lakier metalik, wiadomo, trzeba dopłacić około 2000 bodajże, bo wtedy cena nam rośnie. Co można powiedzieć po około 3000 km? Przebieg dosyć mały, jak na użytkowanie, wynika głównie z tego, że tutaj się poruszamy głównie w aglomeracji śląskiej. Nie w każdy dzień też. Czasami jest to wyjazd co kilka dni, czasami są dwa wyjazdy w ciągu dnia. To wszystko zależy też od zleceń. Samochód jest głównie wykorzystywany do dotarcia do inspekcji, powiedzmy, do samochodu, który ktoś zlecił sprawdzić klient. Co można powiedzieć o samej Daci użytkowaniu? Samochód jeździ, skręca, hamuje, nie miał żadnych usterek do tej pory. Przez te trochę więcej, już 8 miesięcy prawie. No, 8 miesięcy i te około 3000 km. Średnie spalanie od wyjazdu z salonu to 6 litrów. Aczkolwiek obserwując teraz, wydaje mi się, że spalanie spadło po około 1000-2000 km. To spalanie spadło. Mi się wydaje, że jeszcze trzeba przejechać tym autem do powyżej gdzieś tam 5000, to spalanie się normuje wtedy na niższym poziomie jeszcze. Także spalanie jest dosyć małe jak na jazdę, można powiedzieć 50 na 50, tryb miejski z korkami jakimiś tam, ze światłami, i 50% w trasie. Częściowo też na autostradzie, gdzie różnie się jeździ. Prędkość maksymalna na bez problemu można utrzymywać na autostradzie. Licznik tutaj zawyża nam trochę. Na autostradzie niemieckiej bez problemu można się rozpędzić i utrzymywać prędkość 170-180 km, licznikowy oczywiście. Także z tego co wiem, tam w dokumentach jest chyba prędkość maksymalna, jest w dokumentacji chyba 160 km na godzinę. Oczywiście spalanie rośnie, to nie jest auto do takich jazd oczywiście. Na autostradzie najlepiej utrzymywać tam 120 km. Wtedy to spalanie jeszcze nie jest tak duże. Przy 100 km 90 można zejść, jeżeli ktoś będzie jechał nawet w okolice 4-4,5 litra. W zależności od wiatru, od trasy. Wiadomo, że na trasach podmiejskich to spalanie będzie jeszcze można obniżyć. Samochód jest pakowny, wnętrze jest obszerne, bagażnik jest bardzo duży, ponad 500 litrów. Ja pokazywałem, zresztą mierzyłem bagażnik na jednym z filmów. Także auto, akurat u mnie bagażnik jeździ pusty praktycznie od nowości i jeździ tylko jedna osoba, czyli ja tym samochodem praktycznie. I ze mną tylko ten samochód jeździ. Z takiego wyposażenia, które mi się wydaje, że jest dosyć fajne, na pewno fabryczne czujniki parkowania są dosyć przy sedanie się przydają w parkowaniu. Tempomat też się przydaje, aczkolwiek przy jeździe po miejskiej, no tutaj wiadomo, że nie będziemy włączać i wyłączać na okrągło tempomatu. Radio dosyć dobrze gra, odbiera stacje, chociaż ja jeżdżę głównie z wyłączonym radiem. Fotele są dosyć wygodne, miękkie siedzisko, nie ma żadnych wystających drutów, jakichś sprężyn, konstrukcji fotela, tak jak na przykład w dużo droższych,
dużo droższych samochodach, choćby w Audi ze sportowymi fotelami, nawet tych najnowszych, czy ostatnio siedziałem w Fordzie Focusie, też tutaj ten fotel dosyć wąski, tutaj plecy, siedzisko jeszcze dodatkowo, konstrukcja fotela wbijająca się powiedzmy w uda, czy tutaj w nogi. Także tutaj Dacia ma fotele. Niektórzy narzekają, mówią, bo miękkie, ale część ludzi, czy połowa ludzi woli miększe fotele niż twarde. Podłokietnik. Tutaj mamy fabryczny. Za niego trzeba było dopłacić. Jest to podłokietnik taki, powiedzmy, typu kapitańskiego, wyciągany z prawej strony oparcia fotela. Nie jest to podłokietnik między fotelami, tylko on jest zintegrowany z fotelem kierowcy. Też dosyć wygodny, fajny. Awarii żadnych nie było, tak jak mówię. Auto zostało aktualnie umyte po zimie. Chociaż patrząc za oknem, to nam z powrotem śnieg sypie. Dodatkowo, co można powiedzieć? Dosyć dobrze zabezpieczone podwozie, co już też pokazywałem na filmie, ocynkowane blachy. Łatwy dostęp do żarówek przednich, bez problemu wymienimy żarówki świateł H7, zarówno postojowe nie, bo są LED-owe, ale mijania długie oraz kierunkowskazy, nie ma problemu. Dużo miejsca w komorze silnikowej, komora silnikowa jest czysta, bo jest osłona pod silnikiem plastikowa, co w znacznie droższych samochodach tego nie ma. Dodatkowo ja założyłem jeszcze uszczelkę pod maską, która też ogranicza brudzenie się komory silnikowej, czyli auto silnik po takim przebiegu i jeździe powiedzmy w takich warunkach deszczowych też jest praktycznie czysty. Olej, ostatnio sprawdzałem poziom oleju, jest w normie, tak jak był nalany, jest dosyć czysty, przezroczysty olej, także dosyć silnik nie zużywa oleju na takim przebiegu, na dotarciu. Nie zużył w ogóle widocznych ilości, powiedzmy, oleju. Co jeszcze można powiedzieć? Odnośnie wyciszenia, tutaj powiem szczerze, że to dużo zależy od warunków też, w jakich się jeździ, od nawierzchni i od... Czasami jest tak, że nawet przy 120-130 jest dosyć cicho, ale w zależności od nawierzchni, od oporów toczenia, czyli od wiatru, który nam dmucha, wiadomo, że to nie jest auto jakoś super wyciszone, ale jeżdżąc dużo droższymi samochodami, stwierdzam, że to też nie jest też tak, że w każdych warunkach dane auto jest super wyciszone. Oprócz tam oczywiście segmentu EF, powiedzmy, które ma szyby podwójne, tutaj wszystko zależy też od warunków. Samochód w trasach miejskich, podmiejskich, do 100-120 km, myślę, że to wyciszenie jest całkiem ok. Także co tutaj, jak wyglądają przeglądy? Przeglądy są co 2 lata albo z wymianą oleju co 2 lata albo co 30 tysięcy kilometrów, a zwykła taka kontrola jest co roku lub co 30 tysięcy kilometrów też. Także tam jest w zależności co szybciej wystąpi, ale co roku musimy i tak jechać na inspekcję tak zwaną A, czyli tam kontrolę jakąś samochodu, podwozia. Także tak to wygląda. Cenowo, serwisowo jest to też umiarkowane. Ceny raczej niskie, jeżeli będziemy korzystać ze swoich materiałów, to myślę, że serwisowanie tego auta też nie zrujnuje nam budżetu, czyli jak najbardziej polecam, aczkolwiek już teraz już praktycznie nie kupimy tego modelu. Już weszła nowa Dacia Sandero Logan, jeszcze nie wszedł do salonów, ale Dacia Sandero jest średnio 10 tysięcy droższa, ta nowa, z podobnym wyposażeniem i silnikiem oczywiście. Tak jak tutaj był koszt w okolicach 38-40 tysięcy, to na nową Dacia Sandero musimy wydać 48 do 50 tysięcy. Oczywiście jest tam wyposażenie, że jest tablet, są światła mijania LED-owe, ale ja myślę, że to wszystko powoduje, że cena, konkurencyjność Daci znacznie spadła według mnie. Porównując na przykład do takich Audi jak Renault Clio nowe, czy inne jakieś marki. Także tutaj wzrost ceny o 10 tysięcy praktycznie mi się wydaje, że też oczywiście auto dostajemy z lepszym wyposażeniem, ale z podobnym silnikiem, nawet słabszym, bo 65-konnym,
Także tutaj grubo musimy się zastanowić. Warto autem się przejechać. Też wnętrze zostało zmienione, fotele z tego co widziałem też już nie będą najprawdopodobniej takie miękkie. Jak będę miał okazję w salonie Daci być, to na pewno się przymierzę do nowej Daci Sandero. Także to było na tyle odnośnie takiej recenzji Daci po 3000 km. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka.